Dzisiaj każdy, dosłownie każdy, nosi w kieszeni smartfona. A smartfon to takie fajne urządzenie, które może nam pomóc w pracy. Ja, na przykład, smartfona używam głównie do pracy. Odpisuję z niego na maile, za jego pomocą mam kontakt z ludźmi w mediach społecznościowych, czy oczywiście, chyba jak każdy, używam aparatu do tego, aby tworzyć treści szybko tu i teraz, a następnie praktycznie od ręki publikować je w swoich mediach społecznościowych. Ale poza tym wszystkim na smartfona można pobrać również szereg aplikacji, które będą skutecznie wspierać waszą pracę podczas nagrywania filmów. Cześć. Ja nazywam się Igor Podgórski i za pomocą kursów online, szkoleń i warsztatów uczę robić lepsze filmy. Współtworzę Super35 podcast o filmowaniu, do którego link znajdziesz na dole w opisie pod tym filmem. A jeżeli interesujesz się filmowaniem, to zasubskrybuj ten kanał, aby nie ominął cię żaden przyszły materiał. A partnerem tego odcinka jest Obóz Filmowy, czyli czterodniowe warsztaty filmowe, które odbywają się w naszych pięknych polskich Tatrach. Więcej informacji na temat obozu filmowego znajdziesz na obózfilmowy.pl I pierwszą aplikacją na mojej liście jest Light Spectrum Pro. Jest to aplikacja, której głównym zadaniem jest pomóc nam ustawić poprawny balans bieli podczas nagrywania ujęć wideo. I teraz, jeżeli ja smartfona wyceluję w konkretną stronę, to mamy na ekranie ogromną wartość w kelwinach, która w tym konkretnym przypadku wynosi 4654. Co też oznacza, że jeżeli w swoim aparacie lub kamerze ustawie nagrywając dokładnie to samo, balans bieli na poziomie np. Na 4700, to najprawdopodobniej będzie on poprawny. Jeżeli zastanawiacie się nad poprawnością działania tej aplikacji, to muszę dodać, że testowałem ją zaraz obok Canona. C70, w którym oczywiście balans bieli ustawiłem na automatyczny i faktycznie jak wycelowałem oba sprzęty w dokładnie tę samą stronę, to ta wartość w kelwinach była naprawdę bardzo, bardzo blisko siebie. Więc jeżeli naszym punktem odniesienia na przykład jest taka kamera jak C70, to faktycznie aplikacja daje radę. I pomijając już kwestię samego balansu bieli, to w tej aplikacji macie szereg różnych narzędzi, które możecie włączać, wyłączać, przesuwać, czyli ustawiać. Aplikacje konkretnie pod swoje potrzeby i ogólnie uważam, że aplikacja jest warta swojej ceny. Nie jest to droga aplikacja, natomiast jeżeli jesteście na początku swojej drogi, jeżeli się obawiacie, że będziecie mieli problem z ustawianiem balansu bieli, ponieważ ja zawsze mówię, że balans bieli to jest ten parametr, który najłatwiej jest ustawić źle, a najtrudniej jest potem to wszystko naprawić w postprodukcji, to naprawdę Light Spectrum Pro aplikacja warta uwagi. Kolejna aplikacja to Sun Scout. Jeżeli musicie lub lubicie robić scouting lokacji, jeżeli chodzi o światło, to ta aplikacja może naprawdę wam się przydać, ponieważ ta aplikacja działając na bazie daty i lokalizacji pokazuje nam w jakim konkretnym miejscu na niebie będzie znajdowało się słońce. I teraz tak, jeżeli popatrzymy sobie jak ona działa, to widzimy, że około szóstej był wschód. I słońce dokładnie będzie znajdowało się w tych położeniach o tej porze dnia, w tym miejscu, w którym ja aktualnie się znajduję. Jest to absolutnie genialna aplikacja, ponieważ sam byłem w sytuacji, w której poszedłem sobie na scouting lokacji, napaliłem się na konkretną lokację, na jej wygląd, na jej klimat, na tło i tak dalej. No i okazało się, że jak odpaliłem sobie sam scouta, że jak słońce będzie zachodzić, ponieważ mieliśmy tego dnia. Realizować zdjęcia właśnie o zachodzie, no to słońce po prostu schowa się za ogromnym budynkiem, czyli nie będzie go wcale. Więc naprawdę czasami się przydaje, kosztuje kilka dolarów i naprawdę potrafi uratować życie, ponieważ tak jak w moim przypadku, jeżeli okazałoby się, że słońce podczas zachodu chowa się za jakimś dużym obiektem, czyli tak naprawdę go nie ma, to macie jeszcze czas na to, aby znaleźć po prostu inną lokację. A skoro przy zachodzie słońca jesteśmy, to kolejną aplikacją jest Golden Hour One. Jest to aplikacja, która po prostu pokazuje nam trzy najważniejsze dla twórców fotowideo fazy słońca: czyli Blue Hour, Golden Hour i Zachód lub Wschód. I teraz, jeżeli sobie spojrzymy na tę aplikację, to ona również jak Sunscout działa na bazie daty i lokalizacji. I tutaj widzimy, w tym konkretnym przypadku, czyli 28 kwietnia, y, mamy wschód słońca o 6.57, złotą godzinę między 6.35 a 7.43 i niebieską godzinę między 6.22 a 6.35. I teraz wystarczy, że się przeklikam obok i widzę dokładnie to samo, ale już w kontekście zachodzącego słońca. I tutaj wybierając Inną datę. Mogę to wszystko sobie sprawdzać. Naprawdę absolutnie genialna aplikacja. Wielokrotnie z niej korzystałem, bo właśnie mogłem dzięki temu sobie zaplanować konkretnie nagrania na dany dzień. Ale też jak widzicie, można wybrać zupełnie inną datę. Na przykład 28 grudnia 2023 roku. Jak widać, w grudniu słońce będzie zachowywać się w zupełnie inny sposób niż na przykład w kwietniu. Kwiecień. I kolejną aplikacją, która jest tożsama z Golden Hour One, jest Daylight One. Jest to aplikacja, która została stworzona przez te same osoby, przez tych samych ludzi. I tutaj ona po prostu w sposób bardziej konkretny pokazuje wszystkie fazy, jeżeli chodzi o światło podczas dnia. Mamy od nocy do nocy, czyli od nocy przez świt, przez dzień i przez zmierzch. I tutaj również możemy oczywiście ustawić sobie jakąś konkretną datę. Zróbmy to samo. 28 grudnia. Zatwierdzamy. I możemy sobie sprawdzić, jak dokładnie to wszystko będzie wyglądało. Kolejna aplikacja, którą szczególnie mocno polecam, to Cadrage. Jest to aplikacja, która jest niczym innym jak wirtualnym wizjerem w wybranym przez nas konkretnym sprzęcie. Więc, jeżeli teraz sobie spojrzymy na aplikację, to tutaj mamy do wyboru kamerę, i wybierzmy sobie dla przykładu Canona C70. Jest Canon C70. Będę nagrywał Canonem C70 w 4K DCI w natywnych proporcjach sensora czyli tutaj zostawiam bez zmian. Mogę ustawić sobie linie pomocnicze, jeżeli chciałbym na przykład kadrować pod konkretne formaty. Ja zaznaczę NAN. Tutaj możecie sobie ustawić optykę. Jak widać, lista jest naprawdę, naprawdę pokaźna. Jest również wyszukiwarka, więc można sobie wyszukać swój konkretny obiektyw. Ja już mam wybrany Canon RF L Series Zoom i. Jest to obiektyw 2470, czyli dokładnie ten obiektyw, który jest tutaj. I teraz, jeżeli zatwierdzę i wyceluję smartfona w konkretną stronę, to mogę zmieniając ogniskową, zbadać bardzo konkretnie, jak będzie się prezentował ten kadr. A teraz ustawię obiektyw na jakiś stało ogniskowy. Jeżeli nie ma tutaj waszego modelu, to wystarczy znaleźć. Generyczny Generic Prime Lenses, czyli stało ogniskowe. I na przykład wybierzmy sobie, o już jest, 24 mm, właśnie taki chciałem wybrać. 35, 50, to są po prostu zapamiętane ustawienia w tej aplikacji, ponieważ ja uważam, że świętą trójcą ogniskowych pod wideo jest właśnie 24, 35 i 50. Zatwierdzam, zatwierdzam. I teraz, jeżeli. Zmienię sobie ogniskową, czyli kliknę strzeczkę w prawo, to zmienia mi się ogniskowa. Jeżeli dwukrotnie kliknę na ekran, to widzę, jak przy danej ogniskowej będzie prezentował się kąt widzenia. Poza tym, oczywiście, możemy w tej aplikacji robić bezpośrednio zdjęcia z tymi wszystkimi ustawieniami, a następnie w galerii. Jak widzicie, mamy tutaj szczegółowe informacje, datę, kiedy to zostało przygotowane. W tym przypadku wybierałem aparat Sony A7S3 mamy konkretną lokację, jest mapka, możemy z tego wygenerować PDF a i na przykład wysłać taki materiał do kogoś z kim współpracujemy, albo na przykład do naszego klienta. Bardzo, bardzo polecam, jest tutaj naprawdę dużo informacji. Kolejna aplikacja to shot designer. Jest to aplikacja, w której możecie sobie rozrysować na przykład set podwywiad. Teraz tak, przestrzeń jest praktycznie nieskończona, więc tutaj te możliwości są naprawdę duże, jeżeli chodzi o wielkość takiego setu. Mamy lampy, mamy kamerę, mamy dwie osoby. Klikając ikonkę plus, możemy dodać sobie tutaj szereg różnych elementów. Na przykład dodamy psa. Piesek sobie będzie w tle. Jest piesek. Możemy dodać oświetlenie. Kamery. Osoby i tak dalej. I tak przygotowany rysunek możecie wyeksportować do pliku, a następnie ten plik przekazać wszystkim osobom, z którymi będziecie współpracować na planie, co oczywiście wszystkim ułatwi pracę, ponieważ każdy będzie już znał plan, będzie wiedział, że jeżeli nasz talent, czyli osoba, z którą rozmawiamy, stoi w tym miejscu, to Lampa numer jeden jest tutaj, numer dwa jest tutaj, piesek na przykład jako rekwizyt stoi tutaj, i tak dalej. Naprawdę bardzo, bardzo przydatna rzecz. Ostatnie dwie aplikacje przeznaczone są dla użytkowników konkretnych sprzętów, natomiast moją intencją nie jest to, aby skupić się tylko na tych użytkownikach, ale ogólnie, żeby pokazać Wam możliwości, ponieważ mnie osobiście fascynuje to, jakie możliwości mamy dzisiaj, których dosłownie jeszcze kilka lat temu nie było. Dzisiaj z pozycji smartfona mogę sterować w 100% swoją kamerą, jednocześnie mając nawet podgląd. I tak właśnie jest na przykładzie kamery Red. Jest to Red Komodo i teraz jak odpaliłem sobie taką aplikację, wyostrzymy sobie to jak widać nie dość, że mam podgląd na żywo, co już jest naprawdę genialne samo w sobie, i jak też widzicie, jest to naprawdę responsywne. Tutaj to opóźnienie jest znikome wręcz. To poza tym, mogę sterować wszystkimi najważniejszymi ustawieniami mojej kamery. Natomiast ta aplikacja też jest super, nie tylko z tego powodu, ponieważ pomijając to, że mogę sterować oczywiście najważniejszymi parametrami. To poza tym mogę tak naprawdę sterować kamerą samą w sobie. W tej aplikacji są absolutnie wszystkie ustawienia tej kamery, więc tak naprawdę nie muszę nawet jej dotykać, jeżeli, jeżeli bym nie chciał. I to, co jest super w tej aplikacji, to. Jeżeli wiem, że będę z kimś współpracował na planie, jeżeli ktoś będzie mi pomagał, to mogę taką osobę poprosić o to, aby pobrała sobie tę aplikację, a następnie, właśnie z pozycji tej aplikacji, będzie mogła mi na moją prośbę szybko wprowadzać zmiany w ustawieniach. To na pewno będzie szybsze, wygodniejsze i bardziej pewne z pozycji smartfona niż z pozycji tych malutkich przycisków, które są tutaj. A kolejna rzecz to na przykład mój klient na planie może sobie taką aplikację pobrać na smartfona czy na tablet i monitorować to, co jest nagrywane. Czyli nie musimy mieć zaawansowanych systemów bezprzewodowych, dodatkowych ekranów podglądowych itd. Jeżeli robimy projekty nisko lub średnio budżetowe, to naprawdę to rozwiązanie pokrywa wszystkie nasze potrzeby. Druga aplikacja, która służy do sterowania kamerą, to Bluetooth Plus. Jest to aplikacja, za pomocą której możemy sterować kamerami Blackmagic i taka ciekawostka tej aplikacji nie stworzyła firma Blackmagic, tylko stworzył ją ktoś inny. Aplikacja kosztuje dosłownie kilka dolarów i działa fenomenalnie. Tutaj niestety nie mamy podglądu na żywo, ponieważ jak sama nazwa mówi, łączymy się z kamerą za pomocą Bluetootha, a przed Bluetootha nie możemy wysłać wideofidu, natomiast poza tym mamy absolutnie wszystkie najważniejsze ustawienia. Więc jeżeli nagrywacie na przykład samych siebie, tak jak ja to robię w tym momencie, tutaj nawet widać, że nagrywam to od 55 minut, to za pomocą takiej aplikacji mogę ustawić sobie wszystko, bardzo wygodnie zdalnie i nawet mogę ustawić sobie punkt ostrości, żeby mieć pewność, że jestem poprawnie wyostrzony. No, i to już wszystkie aplikacje, które przygotowałem na potrzeby tego materiału. Skoro dotarłeś do tego momentu, to znaczy, że interesujesz się filmowaniem, a skoro tak, to zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału i do subskrypcji mojego podcastu, do którego link znajdziesz w opisie pod tym filmem. A my, widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!